Ten mural będzie pomostem między historią a teraźniejszością. Tak napisała dziś Ewa Mrowińska na Facebooku Serce Doliny Warty, współorganizatora dzisiejszego spotkania. I ma rację. Wszyscy chcielibyśmy, by ten niezwykły mural stał się takim pomostem, który przeniesie nas, starsze pokolenie, do tego młodszego, ale i odwrotnie, że to młodsze, scyfryzowane do naszego ciągle jeszcze bardziej przyziemnego i mniej wirtualnego. Wartością nadrzędną jednak niech będzie to, by historia nie zginęła, póki my żyjemy. A jeśli my odejdziemy, niech zostanie po nas ten mural poświęcony powstańcom wielkopolskim i Wronieckiemu zrywowi. Urodziłam się 20 lat po wojnie i 47 lat po wronieckim zrywie, ale to było już poprzednie stulecie. Dzisiejszej młodzieży nie imponuje historia, dlatego musimy robić wszystko, by chcieli o niej pamiętać. Z tą myślą powstał mural. Mural, na którym teraźniejszość pokazuje historii, jak ją zapamięta. Jest inny niż wszystkie dotychczasowe murale. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam tych, którzy wyszli ze swojej strefy komfortu i mimo takiej sobie aury są tu dzisiaj z nami. Ale witam też tych, którzy nie mogli oraz tych, którym się nie chciało, bo Wroniecki Bazar i tak pokaże. Pokażę. Paweł nagrywa. Paweł, nagrywasz? To otwarcie jest dla nas, Wrączan. Nie ma na nim VIP-ów, jesteśmy my wszyscy równi wobec historii. Ale ponieważ niezmiennie obchodzimy Święto Niepodległości, proponuję na początek odśpiewanie trzech zwrotek hymnu. Na fortepianie zagra nam pan Cyprian Sekrecki. Baczność. Szanowni mieszkańcy Wronek, bardzo cieszę się, że udało nam się w końcu pokolorować Wronki dzięki temu muralowi. Mam nadzieję, że to jest ten pierwszy milowy krok, po którym już będzie tylko z górki. Pytano mnie, dlaczego mural powstańczy? Dlaczego w tym miejscu? Kto za to zapłacił, jeśli nie gmina? No właśnie. Dlaczego powstańczy? Powiem krótko, parafrazując pewną znaną wypowiedź. Bo się tym powstańcom po prostu należał. Nie dostali nic na stulecie od miasta, to dostali od trola na 105. rocznicę.
Pamiętajmy też, że to właśnie we Wronkach prawie 106 lat dożył najstarszy powstaniec wielkopolski Jan Rzepa. Ale też na wielki szacunek zasługuje zryw wroniecki, który staramy się upamiętnić. Zapytał mnie ktoś kiedyś, o co chodzi z tym zrywem wronieckim 12 listopada. Przecież powstanie wielkopolskie wybuchło w grudniu 1918. I wiecie, co odpowiedziałam? Że wtedy nie było internetu, nie było telefonów, pociąg jeździł dwa razy dziennie i Wronczanie usłyszeli, że Polska odzyskała niepodległość, więc stwierdzili, że nie mogą być gorsi, skrzyknęli się, polecieli ciąć lipę na Plac Wolności, zrzucać Wilusia z pomnika na Poznańską, a na koniec otworzyli bramy więzienia. A jak naprawdę z tym zrywem było, powie Państwu z pewnością najlepiej zorientowany w tym temacie Marian Śliwa. Nauczyciel historii w Szkole Naleśnej, notabene Szkole imienia Powstańców Wielkopolskich i prezes Wronieckiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Zapraszam. Szanowni Państwo, w listopadzie 1918 roku odrodziła się Polska jako państwo, ale jeszcze bez Wielkopolski, Pomorza Gdańskiego i Górnego Śląska, gdyż te ziemie nadal wchodziły w skład państwa niemieckiego. A przecież Wielkopolanie, Polacy także chcieli być niepodległe. Także u nas we Wronkach o tym myślano i działano. Jesienią 1918 roku powstał u nas tajny komitet złożony z wybitnych patriotów. Między innymi Franciszek Sokołowski, ksiądz proboszcz Ludwik Raszelski, Cyril Sroczyński, Walenty Błażejewski, Leon Sokołowski i dr Jan Klimkiewicz. Oni to w porozumieniu z Władimierzem Krzyżankiewiczem, który przybył do Wronek, postanowili zainspirować powstanie Rad Robotniczo-Żołnierskich, które powstały w naszym mieście 11 listopada 1918 roku. Składało się to z 17 osób, 12 Polaków, 4 Niemców i jeden przedstawiciel ludności żydowskiej. Gdyż mniej więcej tak proporcjonalnie do składu ludności we Wronkach. I postanowili dalej działać. 11 listopada 1918 roku w hotelu Wiktoria na ulicy Sierakowskiej, który był własnością pana Śniegockiego, zorganizowali zebranie i ustalili, że następnego dnia, czyli 12 listopada o godzinie 12 na Wilhelmplatz odbędzie się wiec ludności wronieckiej. I przychodzi dzień 12 listopada. W godzinach rannych ktoś z Wronek, nieznany do dzisiaj, nadał telegram do Poznania, że ludność polska szykuje się do szturmu na więzienie centralne. To zaniepokoiło Poznaniaków, w tym także Polaków, gdyż mogło to spowodować przedwczesny wybuch. Dlatego Wydział Wykonawczy Żołnierskiej Rady Robotniczej wysłał oddział 40-osobowy na automobilu, który miał jakoś tam opanować sytuację. Obawiono się, czy zdąży dojechać do tej godzinie 12. No i właśnie w samo południe, o godzinie 12, syreny fabryczne zawyły, ludność przybyła na Wilhelmplatz, czyli na plac, dzisiaj Plac Wolności. Włodzimierz Szczękiewicz oświadczył, że władzę przyjmuje w mieście Rada Robotniczo-Żołnierska i wezwał do usuwania symboli cesarskich. Doktor Jan Krzyżankiewicz wzywał do tutaj czynnego zaangażowania w usunięciu lipy cesarskiej, która była tym symbolem zjednoczenia Niemiec, które było dla nas bardzo niekorzystne. No i siekiera przechodziła z rąk do rąk, bo każdy chciał brać udział w usunięciu tego przymierzenia, tego symbolu władzy pruskiej i niemieckiej. Po tym wydarzeniu ludność polska przeszła na ulicę Poznańską, gdzie obok ulicy Ratuszowej stał pomnik właśnie cesarza Wilhelma I, wtedy, kiedy te Niemcy się zjednoczyły. Rozpoczęła się ta słynna germanizacja ludności polskiej w całej Wielkopolsce. Rzucono linię na tutaj szyję cesarza, oczywiście pomnika, i zwalono go na ziemię. Pod
tym, po zniszczeniu tego pomnika, tego cesarza, ludność rozeszła się po całych Wronek. Tutaj zdejmowano szyldy w języku niemieckim, pruskie orły czy portrety cesarskie. To wszystko, co na zewnątrz przypominało władzę niemiecką, cesarską, ale także pruską. Józef Grodzki z grupą Polaków zaczął odbierać broń żołnierzom niemieckim, którzy gdzieś tam spotkał. To już było bardzo niebezpieczne, bo to groziło wybuchem walk, bo przecież żołnierz mógł nie oddać tej broni. I wiemy także, że uwolniono więźniów z zakładu karnego, gdzie przebywali także więźniowie polityczni, w tym choćby harcerze, których aresztowano, polscy harcerze wiosną 18 roku umieszczono w naszym więzieniu. Niemców to wszystko zaniepokoiło, ale byli bardzo bierni. Pamiętajmy, że w naszym mieście no, około 1400 na 400-700 było ludności niemieckiej. To są dzisiaj dane szacunkowe, ale to było sporo grupa do tej ludności niemieckiej. Oni byli bierni, zaniepokojeni, wystraszeni. Niektórzy z nich pojechali do niemieckich władz w Poznaniu i przedstawili wydarzenia, które były 12 listopada, jako polskie powstanie. To nie było polskie powstanie, bo do walk nie doszło, ale było już blisko. To było coś więcej niż manifestacja, demonstracja, ale jeszcze nie powstanie. Był to po prostu zryw, czynne wystąpienie ludności polskiej, która upominała się o prawo do niepodległej, do prawo do życia pod polską flagą w naszym mieście i była tym takim ogólnonarodowym elementem tego zrywu z tej słynnej jesieni 18 roku. Natomiast u nas no, mogło być tak przy innym rozwoju wydarzeń, że powstanie wielkopolskie wybuchłoby nie 27, tylko 12 listopada 1918 roku. Niewiele już brakowało. Możliwe, że ten automobil z 40 żołnierzami trochę tutaj te emocje ostudził, ale tylko trochę, bo i tak było bardzo mocno. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Jak słyszeliście, o mało co powstanie wielkopolskie nie rozpoczęło się we Wronkach. Dziękujemy Panu Marianowi Śliwie. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz się spotkaliśmy. Wiemy już, jak to było z tym wronieckim zrywem. A teraz, dlaczego mural powstał właśnie w tym miejscu? Pomysłodawcą powstania historycznego muralu we Wronkach jest Paweł Bugaj. Niewątpliwie wielki patriota. I gdyby żył w 1918 roku, to wierzcie mi Państwo, że pan Krzyżankiewicz nie zdążyłby skrzyknąć ludzi na plac, bo wszyscy już by tam z Pawłem byli. Klimatu na rzeczy wymykające się ze sztampy we Wronkach nie było nigdy i nie ma nadal. Postanowiłam więc, że spróbujemy wspólnie coś zdziałać, to znaczy bez władz i miejskiej kasy. Początkowo chcieliśmy próbować przez TMZW, ale dałam sobie spokój. Od niedawna we Wronkach jest Fundacja Literacka imienia Agnieszki Bartol, której przewodzę. Postanowiliśmy z Pawłem napisać wniosek. Niestety odrzucono nam. W ten najgorszy z możliwych sposobów, to znaczy fajny, ale kasy nie damy. Nie ustąpiliśmy. Po raz kolejny wystąpiliśmy z wnioskiem, tym razem do Ogólnopolskiego. Niestety też nie dostaliśmy. Ale my nie z tych, co się poddajemy. Wszyscy wiedzą, że przeszkodą w spełnianiu marzeń nie może być brak kasy, więc działaliśmy dalej. Pisząc te wnioski, musieliśmy mieć miejsce na mural i podpisaną umowę z właścicielem obiektu. Padło na budynek trola. Przemek zawsze był chętny do wszelkich inicjatyw, więc Paweł znalazł artystkę, Monikę Kokocińską, zaprosił na spotkanie do Wronek i wspólnie z Przemkiem nakreślili pani Monice, o co im chodzi. Paweł nalegał na historyczny, Przemek na współczesny. I tak powstał projekt, którego Przemek nie był świadomy, ponieważ w ferworze walki z wnioskiem nikt z nas nie pomyślał, żeby mu go pokazać. Kiedy się jednak okazało, że kasy nie będzie, postanowiliśmy z Pawłem założyć zrzutkę wśród Wronczan i wtedy przypomnieliśmy sobie o Przemku. Pomyśleliśmy, że może się dołoży. Kiedy Przemek zobaczył projekt, długo nic nie mówił, po czym usłyszeliśmy, róbcie, ja zapłacę. Dziękujemy Ci, Przemku. I w tej chwili poproszę właśnie Przemysława Turowskiego z firmy Troll, donatora tego wspaniałego przedsięwzięcia, o kilka słów. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, drodzy goście, zebraliśmy się tutaj, by uczcić i celebrować odsłonięcie tego wspaniałego muralu.
który upamiętnia jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju, Powstanie Wielkopolskie. To też przypomnienie o Wronieckim zrywie z dnia 12 listopada 1918 roku, które wyprzedziło wybuch powstania. Powstanie Wielkopolskie, które wybuchło 27 grudnia 1918 roku, było jednym z pierwszych aktów walki o niepodległość Polski. Było symbolem męstwa, determinacji i oddania narodowego. Dzięki bohaterstwu wielkopolskich powstańców nasza ojczyzna mogła odzyskać swoją długo wyczekiwaną wolność. Ten mural jest nie tylko wspaniałym dziełem sztuki, ale przede wszystkim przypomnieniem dla nas wszystkich, że nasza historia jest pełna bohaterów, którzy poświęcili swoje życie dla naszej wolności. To także przypomnienie, że niezależność i suwerenność naszego kraju są wartościami, za które warto walczyć i które trzeba pielęgnować każdego dnia. Patrząc na ten mural, nasze oczy zatrzymują się na postaci bohatera Powstania Wielkopolskiego, który wyciąga swoją rękę w geście pojednania w stronę robota, będącego symbolem nowych czasów, różnorodności i nowych technologii. To jest wyjątkowy przekaz, w którym chcemy ukazać dzisiejszym widzom symbol pojednania, porozumienia i jedności między tradycją, postępem, pojednaniem pomiędzy ludźmi o różnych poglądach. Postać historyczna jest symbolem odwagi, determinacji i walki o wolność. Dzięki tysiącom bohaterów Polska odzyskała swoją niepodległość. Jednakże w dzisiejszych czasach musimy pamiętać, że świat się zmienia, przynosząc nam nowe wyzwania i nowe perspektywy. Robot jest symbolem właśnie tych zmian. Przedstawia on postęp technologiczny, który odmienia naszą rzeczywistość i wpływa na nasze życie. Nie jest on jednak zagrożeniem dla tradycji i historii. Spójrzmy na nich jak na szansę połączenia przeszłości z przyszłością. Ta scena, w której bohater Powstania Wielkopolskiego wyciąga swoją dłoń w geście pojednania, pokazuje nam, że niezależnie od naszych różnic możemy znaleźć sposób na porozumienie i współpracę. To jest przesłanie, które chcemy przekazać wszystkim dzisiejszym i przyszłym pokoleniom, że możemy łączyć naszą dumę z przeszłości z optymizmem i otwartością na nowe możliwości. Mural, który dziś odsłaniamy, ma za zadanie nie tylko przypomnieć nam naszą chlubną historię, ale również inspirować do działania, inspirować do kontynuacji walki o wolność, nie tylko w sensie politycznym, ale także w sensie rozwoju, adaptacji i akceptacji zmieniającego się świata. Przypominając dzisiaj minione wydarzenia, należy spojrzeć na ostatnie lata. Wolność nie jest dana na zawsze, ale trzeba o nią nieustannie walczyć. Trzeba tej wolności pilnować. Co to znaczy? To znaczy kształtować postawy, gdzie demokracja, konstytucja, prawo i troska o innych są wartościami najważniejszymi. Potrzebujemy ludzi odważnych, otwartych, gotowych do poświęceń. Takich ludzi nam nie zabrakło w tych ostatnich trudnych latach. Zwracam się do młodych. Uczcie się, poznawajcie świat, żebyście potrafili rozpoznać niebezpieczeństwo. Żeby nikt wam nie wmawiał, że białe jest czarne, a czarne jest białe. Nie zapomnijcie o korzeniach i historii. Mural, który tu powstał, jest wyrazem hołdu dla tych, którzy oddali swoje życie w imię wolności. Jesteś inspiracją dla nas wszystkich, aby kontynuować ich dzieło i budować lepszą przyszłość. Dzisiaj składam serdeczne podziękowania dla artysty, który stworzył ten wyjątkowy mural, aby uhonorować pamięć powstańców wielkopolskich i przypomnieć nam wszystkim o ich niezłomnej determinacji. Dziękuję również wszystkim, którzy włożyli swój trud i serce w to, aby ten projekt stał się rzeczywistością. Niech ten mural
Przypomina nam o naszym dziedzictwie, naszych bohaterach i wartościach, które są fundamentem naszej narodowej tożsamości. Niech będzie inspiracją dla nas, dla was wszystkich, aby dążyć do lepszego jutra. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za obecność i udział w tym uroczystym otwarciu muraru. Niech żyje Polska! Niech żyje Powstanie Wielkopolskie! Niech żyje! Dziękujemy Przemkowi. Przypominam, to donator naszego muralu. O pieniądzach dżentelmeni nie dyskutują, więc nie będziemy pytali, ile cię to kosztowało, i tak nie dołożymy to. To pierwszy mural we Wronkach w XXI wieku, ale na pewno nie ostatni. Państwa, werble, oto on! Historia malowana obrazem. Teraz czas dla państwa, żebyście przetrawili, co widzicie. Powiem szczerze, że my go też jeszcze w całości nie widzieliśmy. Oto połączenie historii z teraźniejszością, czyli żołnierz Powstania Wielkopolskiego, robot, niepodległa, i na monitorze właśnie Wiluś spadający z pomnika 12 listopada 1918 roku. Miałam rację, że niesamowite? Znaczy, ja nie wiem, czy się państwu do końca będzie tak podobał, ale jest na pewno niesamowity. Państwo sobie teraz jeszcze oglądajcie, a ja wam powiem kilka słów na temat przyszłych murali, bo to jest pierwszy, tak jak mówiłam, i wierzę gorąco w to, że nie ostatni. Ponieważ wyobraźcie sobie państwo, że w międzyczasie zadzwonił do mnie pan z Poznania z zapytaniem, czy mógłby ufundować wrączaną mural. No cóż, trudno odmówić, prawda? Więc się zgodziłam, a w tej chwili dogrywamy szczegóły. Fundacja imienia Agnieszki Bartok dopiero się we Wronkach rozkręca. Przez 30 lat działała w Pile. Teraz przeszła do Wronek, gdzie Agnieszka mieszkała, w bloku na ulicy Staszica. I mamy takie plany, by na wiosnę właśnie jej poświęcić mural. Może uda się nazwać też skwerek obok jej imieniem. Stara się o to nasza koleżanka Agnieszka Bartniczak-Ginalska, która tam właśnie mieszka. Mamy też plany co do Anny Przybylskiej, którą kochamy wszyscy, prawda? A która też była mieszkanką Wronek przez kilka lat. Pani Monika już pracuje nad projektem, a ponieważ na pewno zrobimy zrzutkę, bo wiem, że wrączanie chcą dołożyć choćby swoją złotówkę do tego, żeby było piękniej. Pokolorujemy nasze Wronki. Wszyscy zamurowani? Tak, zamurowani. Wszyscy zamuralowani. Łączność, mamy łączność, halo, halo. Pani Moniko, 8200 metrów nad poziomem morza. Serdecznie, nazywam się Monika Kocińska. Jestem autorką muralu we Wronkach. Przykro mi, że nie mogę być razem z wami na rozpoczęciu, ale plany mi się tak złożyły, że jestem w chwili obecnej w Himalajach, a dokładniej w Annapurnowej Skampie na wysokości ponad 4000 metrów. Chciałam was serdecznie pozdrowić z tego miejsca, mimo że tutaj jest bardzo, bardzo zimno. Dziękuję za możliwość namalowania tak ciekawego, innowacyjnego muralu. Było mi bardzo miło. Wronki są przepiękne, tak jak mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, jeszcze będzie okazja. A z tego miejsca chciałam wam pokazać jeszcze troszkę widoków. Pozdrowić gorąco i serdecznie, i do zobaczenia. Dziękujemy pani Monice. Teraz część dla podniebienia, mianowicie piękne, pyszne rogaliki, które za chwilę państwu rozdamy. Dziękuję tutaj Alinie Kaźmierczak, uskrzydlaczom, która z Izą dzisiaj specjalnie dla państwa upiekła 200 rogalików. Rozda państwu na tą dzisiejszą okazję specjalnie przygotowaną pocztówkę. Także bardzo proszę, każdy może zabrać sobie do domu, pooglądać, pomyśleć, przedyskutować, jak się podoba.
Bardzo dziękuję za zaangażowanie członków Fundacji Serce Doliny Wart. Dziękuję Hotelowi Wartosław, Agencji Reklamowej Bazar za pocztówkę z dzisiejszego święta. Oczywiście autorem pocztówki jest Paweł Bugel. Zapraszam teraz do wspólnego śpiewania pieśni. Macie... Realizacja tego muralu w sąsiedztwie mojego domu rodzinnego. No, na ulicy też upamiętniającej. Na skrzyżowaniu, tak jest, na ulicy skrzyżowaniu ulicy Pozajskiej z ulicą doktora Ziemniaka. Dzień dobry. Cześć. Niezmiernie miło mi, że w takim bliskim sąsiedztwie mojego rodzinnego domu ten mural powstał. Ten mural rąką się należał. Dzięki osobom, które się zaangażowały, tak jak Przemek Turowski, ten mural powstał i cieszę się, i na pewno wrocznie cieszę się z tego, że wreszcie doczekaliśmy się pierwszego wronieckiego muralu upamiętniającego ten zryw powstańczy. Ta kompozycja, tym robotem nie szokuje? Powiem szczerze, trzeba będzie przetrawić to. Murale powstańcze nawiązują w większości, w 100% do powstania, natomiast ten jest innym muralem. Ten nawiązuje do historii i do przyszłości. I na pewno trzeba się głęboko przy nim zastanowić i jest inny. Na pewno jest inny i na pewno będzie niepowtarzalny w najbliższej naszej okolicy. Jakie pierwsze wrażenia? Zaskakujące. Myślę, że inaczej będzie wyglądał w ciągu dnia. Też, trochę inaczej. Kolorystycznie przede wszystkim, ale tak. Jeśli chodzi o kompozycję. Super. Coś dla młodych i coś dla starszych. No to jest właśnie ten przekaz z przeszłości do przyszłości. Nam się podoba. Jakiś Pawełek.
Jakie wrażenia? No bardzo nam się podoba. Jest zaskoczenie czy nie? Super, super. Jest, 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 jest. A wykonane przepięknie. No to świetnie. Za tobą idą wszyscy, za tobą idą chłopcy malowani. Jakie wrażenia? Bardzo miłe. Podoba mi się, aby więcej takiego czegoś było. Dzięki. Zachwycona. Jakie wrażenia? Wszyscy opuścili tutaj. No zaskoczenie. Kontrowersyjne, ale ciekawe. Dziękuję. Aż się będzie kurzyć. Wojna się skończyła, chłopcy powrócili. Widzisz ty Wilusiu, jak cię diabli wzięli. Widzisz ty Wilusiu, jak cię diabły wzięli. Do Holandii poszedł i jem się powierał. Cylinder na bakier, astrozetki zbierał. Jak się mural harcerzom podoba? Bardzo dobrze. Myślę, że jest bardzo dostosowany do młodszego pokolenia i będę miał wielki przekaz i wielki wkład w ich naukę. Bardzo serdecznie dziękujemy. Tak naprawdę to uwinęliśmy się w pół godziny. Dzięki. Jak mural podoba się panu prezesowi? No panu prezesowi podoba się mural. Sam przygotowując się sięgnąłem do internetu, bo coś tam musiałem sobie przypomnieć. Także no nie da się dzisiaj bez internetu, ale trzeba korzystać z przeszłości. Co widać na tych elementach, bo kilka elementów tutaj przeszłości, historii jest. I żołnierz powstaniec, i obalony cesarz, i symbol powstania, flaga. No i napis jednoznaczny, niepodległa, bo dla tej niepodległej wszyscy pracują i także ten robot może się też przyczynić, jak będziemy go odpowiednio wykorzystywać. Także dziękuję za inicjatywę, za twórcę, za sponsorowi też, za towarzystwo, za działalność, no bo mamy pierwszy mural w Biedronkach i miło, że to jest związane z powstaniem wielkopolskim, ten pierwszy mural. No, dziękuję.